Cześć, jest mi bardzo miło zaprosić Was do obejrzenia filmiku z moim czytelniczym podsumowaniem października. Zaznaczę tylko, że to nie będzie takie typowe podsumowanie, ponieważ nie podam Wam ani konkretnej liczby książek, które przeczytałam, ani konkretnej liczby stron, które przerzuciłam, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie jestem w stanie. Część z tych książek mam w Krakowie, część z tych książek mam właśnie tutaj, gdzie stoję, czyli w moim pokoju i nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć, ale tak patrzę sobie na ten stosik książek, który mi tutaj leży, tych książek, które przeczytałam i powiem Wam, nie spodziewałam się, że jest ich aż tyle, a październik na pewno był takim zakręconym miesiącem, ponieważ rozpoczęły się zajęcia na uczelni, rozpoczęłam dwa kierunki, więc musiałam jakoś pogodzić te wszystkie harmonogramy i w rezultacie nie zostało mi prawie w ogóle czasu wolnego i musiałam sobie z tym jakoś poradzić. Czytałam głównie w tramwajach albo późnymi wieczorami, czyli można. Mam tutaj część spośród tych książek, które przeczytałam w październiku. O reszcie Wam opowiem, gdzieś tutaj ich okładki na pewno powinny pojawić się obok mnie. I co? Zaczynamy, bo nie będę przedłużać niepotrzebnie. Zdecydowanie najgrubszą książką, którą przeczytałam w październiku, jest Regulamin tłoczni wind Johna Irwinga. Ta powieść liczy sobie, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno powyżej 700 stron. Nie będę teraz o niej mówiła, ponieważ jej recenzja pojawi się na moim kanale na pewno w pierwszej połowie listopada. Chciałam, żeby pojawiła się w październiku, ale w międzyczasie pojawiły się jakieś nowe książki, którym musiałam ustąpić miejsca. W każdym razie jest to bardzo ciekawa historia, bardzo ładnie napisana. Kolejna książka to Wszystkie lektury nadobowiązkowe Wisławy Szymborskiej. Jest to zbiór wszystkich właśnie felietonów w cyklu Lektury nadobowiązkowe, właśnie, które wyszły spod pióra Wisławy Szymborskiej. Jasne, że nie przeczytałam tej książki w całości, powybierałam sobie te felietony, które z różnych względów mnie interesowały. Jeżeli chcecie dowiedzieć się na ich temat czegoś więcej, to zachęcam do obejrzenia mojej recenzji. W minionym miesiącu mogliście też wygrać jeden egzemplarz Wszystkich lektur nadobowiązkowych, dlatego mam nadzieję, że zwycięzcy tego konkursu te lektury nadobowiązkowe bardzo miło się czyta. W październiku na moim blogu, tym razem nie na moim kanale, ale właśnie na moim blogu, recenzowałam mobilną aplikację do nauki języka angielskiego, czyli angielski z kryminałem Cold Little Hand. Dlatego chyba najprościej będzie, jeżeli gdzieś pod tym filmikiem pojawi się link do tej mobilnej aplikacji. Myślę, że to jest całkiem ciekawa sprawa, ponieważ dzięki temu możemy czytać coś, jakąś powieść dostosowaną do naszych możliwości językowych. Od razu możemy posprawdzać sobie dzięki tej mobilnej aplikacji słówka, wykonać różne ćwiczenia, więc jestem jak najbardziej na tak. W listopadzie pojawi się też chyba dwa konkursy, dzięki którym będziecie mogli popracować troszkę nad swoim językiem angielskim. Tak więc zachęcam do śledzenia właśnie moich poczynań na YouTubie i na blogu. Zdecydowanie moim numerem jeden, jeżeli chodzi o książki przeczytane w październiku, jest Księżyc Myśliwych Katarzyny Kręs i Ulity Bielak. To jest niesamowicie magiczna historia, taka strasznie nastrojowa. Po prostu zachęcam Was do przeczytania mojej recenzji, bo no nie ma chyba potrzeby 10 razy powtarzać tego samego, co powiedziałam właśnie już w recenzji tej książki. Jeżeli gdzieś tam zobaczycie Księżyc Myśliwych w księgarni, to naprawdę warto mieć go w swojej biblioteczce. I tutaj książka, chciałabym powiedzieć, lekka, łatwa i przyjemna, ale nie tylko, ponieważ zostaje w niej poruszony temat subkultury skinów. Mówię oczywiście o książce, która swoją premierę miała na tegorocznych targach książki w Krakowie, czyli opowieści Skazani na ból Agnieszki Lingas-Łoniewskiej. Powiem Wam, to jest książka z rodzaju tych, od których nie można się po prostu oderwać. Zaczęłam czytać ją w takim tygodniu, w którym miałam naprawdę dużo do zrobienia, a i tak znalazłam dla niej czas i właściwie nie mogłam odejść od niej, dopóki nie skończyłam jej czytać. Podobne odczucia ma również moja współlokatorka, która jest właśnie w trakcie czytania tej książki. Jeżeli lubicie takie wzruszające historie, dzięki którym możecie poznać również światopoglądy innych ludzi, światopoglądy zupełnie inne od takich, do których przywykliśmy, to jak najbardziej zachęcam. Jej recenzja pojawi się na pewno w najbliższych dniach. Muszę tylko znaleźć sobie jakąś stylizację i zaistnieć na YouTubie jako skin. Jak widzicie, zaczęłam składać żurawie origami. A dlaczego? Dlatego, że na moim kanale już wkrótce również pojawi się recenzja książki Murakamiego Mężczyźni bez kobiet. Jest to zbiór 7 opowiadań. Myślę, że recenzja właśnie tych opowiadań pojawi się jeszcze w tym tygodniu, ponieważ już mam ją nagraną. To znaczy, jeżeli wtedy, kiedy będziecie oglądali ten filmik, to ta recenzja już będzie nagrana, bo nagrywam ją za chwilę. Tych żurawi mam znacznie więcej. Słyszałam, że jeżeli wykona się 1000 żurawi, to spełnia się nasze jedno wielkie marzenie.
nie tylko nasze, ale również marzenie osoby, która zostanie przez nas tymi żurawiami obdarowana, więc kto wie, może skuszę się i zrobię 1000 żurawi. W tym roku troszkę zbojkotowałam Halloween i pomyślałam, że trzeba pozostać wiernym naszym polskim tradycjom i dlatego właśnie w ten ostatni październikowy weekend przeczytałam Dziady, a dokładniej drugą część Dziadów Adama Mickiewicza. Na moim kanale pojawił się też taki krótki filmik promujący, zachęcający do czytania Dziadów. Mam nadzieję, że sięgniecie po nich w listopadzie, bo myślę, że no warto, to jest jednak polska klasyka. Przeczytałam również w październiku nowelę Tomasza Manna Śmierć w Wenecji. Do jej przeczytania zachęcił mnie mój wykładowca, który mówił nam o filmie właśnie, o ekranizacji tej noweli Śmierć w Wenecji, w którym podobno jakiś przystojny blondyn gra Polaka, a ten przystojny blondyn jest Skandynawem? Chyba tak. W każdym razie zainteresowało mnie to na tyle, że przeczytałam nowelkę i w najbliższym czasie zamierzam oglądać właśnie ten osławiony przez mojego wykładowcę film. Na recenzję na moim kanale czeka również książka Sabiny Waszut W obcym domu. Już nie mogę się doczekać, kiedy ją zrecenzuję, ale cały czas coś staje mi na drodze. Mam nadzieję, że tym razem już nic nie stanie mi na drodze i będziecie mogli w końcu poznać moją opinię na temat tej książki, a opinia będzie bardzo pozytywna. Myślałam, że w październiku uda mi się przeczytać książkę Czerwień obłędu polskiego autora Dawida Waszaka, którego swoją drogą miałam okazję spotkać na tegorocznych targach książki, ale niestety no właśnie przez te targi książki, przez inne zamieszania nie zdążyłam, ale na pewno przeczytam ją jak najszybciej się da. A przy okazji, jeżeli jeszcze nie widzieliście mojej relacji z tegorocznych targów książki w Krakowie, to zachęcam do obejrzenia. Będziecie mogli przynajmniej przez kilka minut poczuć ten klimat, który tam panował. Ja już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że czymś Was zainteresowałam i do zobaczenia już wkrótce.